Phoebe, zostaw proszę. Nie wolno tego. Roślin nie można. Pani cię tłumaczyła. Już ładnie nie dotykasz, a teraz nowa przyszła. Phoebe, ja cię widzę. Cześć kochani, witam was w pierwszym odcinku majówki. Dzisiaj pierwszy odcineczek, lecimy sobie tutaj. I przy okazji, słuchajcie, będzie to pierwszy odcinek serii, w której będziemy sobie po prostu rozmawiać o problemach, o tym, co wam się nie podoba na BookTubie, o tym, jak ja to widzę z perspektywy BookTubera. Zazwyczaj w takich odcinkach będziemy sobie poruszać trzy tematy. Ja kiedyś dałam wam taką skrzyneczkę, bo chciałam właśnie robić takie ala podcasty, natomiast niestety nie mam jeszcze sprzętu, żeby coś takiego robić. Ale i tak odwlekałam to, odwlekałam. I stwierdziłam, że kurczę, wydaje mi się, że jest to tak ważny odcinek i w sensie ta seria będzie tak ważna dla was przede wszystkim, bo będziemy sobie tutaj poruszać tematy, odczucia, jakie macie względem BookTube'a, względem nas. Ale też będę opowiadała po prostu o tym, jak to wszystko wygląda tak od takiej drugiej strony. Dzisiaj będziemy mieć trudne tematy. Oczywiście wszystkie tak jakby wasze problemy, absolutnie nie będzie tutaj o tym, kto to napisał. Będą screeny, natomiast będą screeny bez waszego niku, jeżeli podaliście mi jakieś tam swoje odczucia, swój problem właśnie na Instagramie. Więc radzę wam sobie wziąć kawkę. Ja wiem, że dużo booktuberów nagrywa coś takiego. Poczekajcie. Nagrywa właśnie takie pogadanki z wami, ale nie wiem, czy nagrywa wasze problemy. W sensie, pomyślałam, że to będzie dobre odczucie, bo ja wiem, jak ja się czułam oglądając BookTube'a, albo jak czasami się czuję oglądając BookTube'a. Oczywiście teraz zupełnie to moje podejście jest inne. Natomiast chciałabym po prostu z wami sobie o tym pogadać, wyjaśnić wam, jak to wygląda z naszej perspektywy. Koniecznie weźcie sobie coś, możecie teraz zatrzymać, weźcie sobie kawkę, herbatkę, coś do chrupania i będziemy rozmawiać. Druga sprawa jest taka, słuchajcie, żebyście pomogli nazwać, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki, piłeczka, skakanie, coś tam, to po prostu Phoebe teraz ma taką wariatkę i biega po prostu w całym mieszkaniu. No wiadomo, nie będę jej, wiecie, zamykała w pokoju, no bo niech się bawi. Więc mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzała. Mi nie przeszkadza, więc jeżeli wam przeszkadza, to przepraszam, ale no nie będę jej ograniczała. Dobra, wracając, chciałabym, żebyśmy nazywali tą serię. Żebyście w tej serii wy jak najwięcej uczestniczyli. Czyli po pierwsze, wymyślamy, słuchajcie, nazwę, task na następny, bo chciałabym, żeby taki film pojawiał się raz w miesiącu. Task na następny miesiąc taki będzie, że po prostu wymyślamy nazwę do tej serii. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, nie bójcie się pisać w komentarzach. Ja te filmy będę traktowała jako po prostu taką naszą przyjacielską rozmowę. Jeżeli tylko będzie ktoś, kto będzie zaburzał waszą przestrzeń, czyli nie wiem, ktoś was wyzwie czy coś takiego, absolutnie nie będzie to dopuszczalne, komentarze takie będą usuwane. Od razu wam mówię, że komentarze, które będą, oczywiście dyskusja jest jak najbardziej wskazana, natomiast jeżeli ktoś będzie typowo pasyw-agresyw, niestety będą te komentarze usuwane, bo ja chcę, żeby ta seria była naszym comfort zone'em, żeby absolutnie nikt nie bał się mówić, co myśli, swoich przemyśleń. A jeżeli chcecie prywatnie do mnie napisać, albo chcielibyście zgłosić jakiś taki właśnie problem do kolejnych odcinków, to możecie pisać do mnie prywatnie na Instagramie, bardzo was do tego zachęcam. Jeżeli nie chcecie tutaj, no bo wiadomo, komentarze tutaj widać, a ja wiadomości, które będą udostępniane, kiedy napiszecie do mnie, tak, prywatnie, absolutnie nie będę udostępniała ich dalej, tak. Jeżeli zrobię screena, bo temat mnie, no tak, że tak powiem, temat będzie ważny do poruszenia, to będzie to screen bez nazwy. Wiem, że ten wstęp jest bardzo długi, natomiast chcę, żeby wszystko było jasne, żebyście wiedzieli, na czym ta seria ma polegać. Także tak, może zacznijmy od pierwszego tematu. Czasem czuję się źle z tym, że ludzie czytają reportaże, klasyki itp., a ja jedynie fantazy i dziecięco. Jakby moje czytelnictwo było mniej wartościowe. Jakby wam to powiedzieć? Czytajcie, co chcecie i miejcie w dupie wszystkich dookoła. To jest moja rada.
To jest moja rada i wzięłam ten temat, ponieważ bardzo dużo dostawałam takich wiadomości. Bardzo dużo dostawałam czegoś takiego, że czuję się głupia, bo czytam fantastykę, a nie literaturę klasyczną. Kochani, czytajcie, co chcecie. Czytanie ma Wam sprawiać radość. Jeżeli Wy widzicie, że ktoś czyta jakiś tam reportaż, czy ktoś czyta jakąś literaturę piękną, niech sobie czyta, bo ma na to ochotę. A jeżeli Ty masz ochotę na wzięcie sobie, nie wiem, Sary J. Maas, wzięcie sobie literatury dziecięcej. Literatura dziecięca ma w sobie tyle mądrości, ma w sobie tyle do przesłania, że naprawdę uważam czasami, że literatura dziecięca jest o wiele inteligentniejsza od jakiegoś reportażu, który został bardzo źle przedstawiony, bardzo źle napisany i czytanie go po prostu sprawiało mi, no nie czułam się fajnie czytając go. Męczyłam się. Albo był to DNF. Więc absolutnie nie czujcie się gorsi, bo czytacie inną literaturę od wszystkich. Powtarzam to, że czytanie ma Wam sprawiać radość. Jeżeli chcecie czytać to, co chcecie czytać, to po prostu to czytajcie, nie zwracając uwagi na przykład nawet na nas. Nawet na nas booktuberów, którzy często czytają jakieś takie, wiecie, książki klasyczne, czy jakąś literaturę piękną, czy wiecie, jakieś takie non-fiction. Absolutnie, absolutnie nie popadajmy, wiecie, w taką bańkę. No, zgadzasz się ze mną, Fibulec? No zgadzasz się, na pewno się zgadzasz. Tylko nie ruszaj kwiatka, dobra, poszła. Więc naprawdę, słuchajcie, jeżeli Wy chcecie czytać, to czytajcie. Nie czujcie tego dyskomfortu, że sięgacie po jakąś inną literaturę, czy jest to erotyk, czy jest to literatura młodzieżowa, a Wy macie 35 lat. Bo też miałam takie wiadomości, że mam 35 lat i czytam literaturę młodzieżową i czuję się gorzej. Ale dlaczego? Słuchajcie, nie może tak być. A nawet jeżeli ktoś do Was, nie wiem, podejdzie do Was i Was wyśmieje, to wtedy możecie mu po prostu powiedzieć, że ja chociaż czytam, a nie tak jak Ty. Co ostatnio przeczytałaś? Tak? Łatwo jest oceniać. Bardzo łatwo jest oceniać drugą osobę, jeżeli się tego nie robi. Jeżeli się tego nie rozumie, jeżeli nie jest się w tym świecie. Chcesz czytać erotyki? To je czytaj. Po to są wydawane, po to autorki, autorzy je piszą, żeby ktoś je kupował. A jeżeli piszą i wydawnictwo je wydaje, to znaczy, że ktoś je kupuje. Więc nie jest się samotnym w tym wszystkim. Także absolutnie, absolutnie nie możecie, słuchajcie, tak myśleć, że jesteście gorsi, bo czytacie inną literaturę. Bo czytacie literaturę, nie wiem, niszową na przykład. Ale mam tutaj na myśli, ogólnie literatura niszowa to jest brana pod uwagę, że to jest właśnie obyczaj, romans, jakieś takie lżejsze książki. Absolutnie nie ma w tym nic złego. Słuchajcie, ja na przykład miałam takie same zdanie, tak jak tutaj autor, autorka tej wiadomości do mnie. Ja miałam to samo zdanie, bo ja nie rozumiem klasyki. Ja nie czytałam klasyki. Mi się dużo rzeczy nie podoba. Ja na przykład nie rozumiem fenomenu Dumy i Uprzedzenia. Ja nie rozumiem fenomenu Brontë. I to znaczy, że jestem gorsza? Nie. Po prostu albo jeszcze nie dorosłam do tego, żeby rozumieć ten fenomen i żeby rozumieć te książki, albo po prostu to nie jest mój gatunek. I to nie jest moja epoka i to nie jest w ogóle literatura klasyczna. No po prostu nie. Ale czy ja jestem przez to gorsza? Nie, nie jestem gorsza. Jestem na tym samym poziomie, bo czytam inne książki, zapoznaję się z innymi historiami. Także słuchajcie, tu absolutnie wybijcie sobie z głowy takie myślenie. Ja wiem, że to łatwo mówić. Natomiast ja mówię to z perspektywy osoby, która sporo czyta, która miała bardzo podobne przemyślenia co Wy i w pewnym momencie straciłam fan z czytania. Bo mówię tak, kurde, znowu będę czytała tą fantastykę. Po pierwsze, bałam się, że Wy się znudzicie oglądając mnie. Dlatego też staram się, żeby czytać dużo różnych gatunków. Literatura młodzieżowa, przykładowo. Ja jej nie czytam. Ale nie dlatego, absolutnie, że uważam, że jest mało wartościowa. Bo na przykład Karolina Kombu, która czyta bardzo dużo literatury młodzieżowej,
to, jak ona opowiada o tych książkach i to, jakie te książki niosą przekaz, to jest coś niesamowitego. Ja po prostu nie czytam ich, bo nie czuję potrzeby ich czytać ten gatunek, tak? I to jest jak najbardziej też w porządku. Karo czyta młodzieżówki, wynosi z nich bardzo dużo, przekazuje wam mnóstwo informacji, a ja tego nie robię, bo po prostu nie ciągnie mnie do tego gatunku. I tyle. A Karo nie czyta fantastyki, bo ją nie ciągnie do tego gatunku. A ja lubię fantastykę. I słuchajcie, pamiętajcie, że każdy jest inny i każdy ma prawo każdy czytać co chce. I nie jest absolutnie związane z tym, czy to jest wartościowe, czy to jest niewartościowe, czy to, czy tamto, czy sramto. To wy macie się dobrze bawić i to wy macie czytać, bo przez takie myślenie są zastoje czytelnicze, bo bierzecie książki, które was nie interesują. Wiecie, o co chodzi? A to nie na tym to polega. My nie po to prowadzimy te konta, nie po to zachęcamy was do czytania, żebyście wyczytali to, na co nie macie ochoty, a uważacie, że to każdy powinien przeczytać. Nie, jeżeli my też mówimy, bo ja zdaję sobie sprawę, że my jako osoby, które nagrywają o czytaniu, też robią na was pewnego rodzaju presję. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast wy musicie mieć takie sitko. I jeżeli ja powiem, słuchajcie, to jest super ekstra książka, zakochacie się w niej, musicie ją przeczytać, to wcale nie musicie tego zrobić. Ja wam ją polecam, bo tak mi się podobała. Jeżeli wy nie macie na nią ochoty, to jej nie czytajcie. Po prostu. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Zauważcie, że ja na przykład nie lubię czytać nowych książek, które zostają dopiero co wydawane. Tak? Mam z tym problem, uczę się tego powoli, ale to dlatego, bo zaczynam coraz częściej współpracować z wydawnictwami. Już na zasadzie umowy. Więc chcąc, nie chcąc, żeby zarabiać, żeby inwestować w kanał, muszę brać te recenzje, tak? W sensie ja nic nie muszę, bo książka musi mnie zainteresować, żebym ja wzięła oczywiście te recenzje, czy jest płatna, czy niepłatna. Ale no, żeby powiedzieć wam o tej książce, ja muszę ją wcześniej przeczytać. Czyli wy usłyszycie moją opinię właśnie podczas premiery. Także tak jest i tyle. Także absolutnie się tym nie przejmujcie. Nagadałam się, lecimy z tematem number 2. Kolejny bardzo ciężki temat. Przepiję to. Czasami czuję się głupia, bo nie zrozumiałam przekazu książki, która jest wychwalana na BookTube. Czyli jesteśmy we dwie. Oczywiście się śmieję. Natomiast powiem wam tak. To, ile razy ja nie rozumiem fenomenu jakiejś książki, to ile razy mam zupełnie inne zdanie od wszystkich, bo książka mi się nie podobała, a cały BookTube po prostu jest zakochany w danej książce. Przykład? Malowany człowiek. Malowany człowiek, który 90% ludzi na BookTubie uważa, że jest to fenomenalna książka. Ja uważam, że jest to przeciętniak. Ja nie widzę w nim takiego szału, tak? Druga sprawa, Małe życie. Hanna Jana Gihary. 95% ludzi uważa, że jest to świetna książka, że są to książki roku, że jest to książka roku. Ja czytając tę książkę, czytałam ją chyba 2 lata temu, coś koło tego, ona mi się podobała w trakcie czytania, natomiast później po tygodniu, dwóch, jak ja sobie to przewertowałam, uważam, że jest to strasznie toksyczna książka. Absolutnie nie czujcie się głupi tylko i wyłącznie dlatego, że książka wam się nie podobała, mimo że cały internet huczy, że jest świetna. Naprawdę. Ja mam takie też zdanie, że jeżeli mi się książka nie podoba, to ja to mówię. Na początku, przyznam wam się, bo tutaj sobie oczywiście rozmawiamy bardzo szczerze, przyznam wam się, że na początku również miałam to podejście, że nawet jeżeli książka mi się średnio podobała, to ja i tak starałam się mówić o niej w superlatywach. Dlaczego? Bo właśnie czułam się głupia, że to jest ze mną problem, że ja czegoś nie rozumiem. Wiecie, o co chodzi? Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam, że to absolutnie nie ma sensu, bo zdałam sobie też sprawę, że wy mnie oglądacie, że wy mi ufacie, że wy chcecie mnie słuchać i czytacie książki z mojego polecenia. W ogóle jeszcze tutaj tylko dodam, że ostatnio zrobiliście sold out kwiatów dla Algernona.
na Empiku. Było tak, że ja udostępniłam Instastory i za 3 godziny dostaję, że... Bo właśnie jakaś dziewczyna miała tam w koszyku i że o, w końcu kupuje coś tam, więc ja udostępniłam tą relację i napisałam, że kto jeszcze nie ma kwiatów dla Algernona, to w tym momencie ma iść zamawiać. I słuchajcie, za 2 godziny pisze do mnie chłopak, że spóźniłem się. Ja sobie myślę, jak to się spóźnił? I później dopisuję, doczytuję, że całe, wszystkie kwiaty dla Algernona zostały wykupione. I to jest coś wspaniałego, ale nawet jeżeli zamówicie kwiaty dla Algernona, nie zrozumiecie ich po prostu, albo wam się nie spodobają, to jest to jak najbardziej normalne. Słuchajcie, nie ma w tym nic złego. Jeżeli napiszecie do mnie, słuchaj Karola, no kwiaty dla Algernona, no nie mogłem przebrnąć, nie mogłam przebrnąć. Tak mi się nie podobały. Oczywiście będę starała się podyskutować, zapytać dlaczego i tak dalej, ale będzie to przyjacielska wymiana zdań. I na pewno nie będę was osądzała, bo to nie na tym polega, więc pamiętajcie, jeżeli jakaś książka wam się nie podoba, a słyszycie, że wszyscy po prostu się nią zachwycają i jest fenomenalna, powiedzcie to, że wam się nie podoba. Wtedy jest kontra. Wtedy ludzie zobaczą, że okej, czyli nie wszystkim się ta książka podoba, posłucham minusów, bo może ich nie zauważali, czytając, tak? Też się tak zdarza, jesteśmy tylko ludźmi. Także absolutnie nie możecie czuć się głupi, że nie rozumiecie książki, nie rozumiecie fenomenu książki. To absolutnie nie może iść w tę stronę, bo się pogubimy, słuchajcie. Jeżeli wy będziecie czytać książki, które wydają wam się, że są słabe, a będziecie o nich mówić, że są okej, albo będziecie czuć się głupio z tym, że ich nie rozumiecie, no to się pogubimy, bo to nie na tym polega. Absolutnie to nie na tym polega. Musimy się wymieniać informacjami, musimy się wymieniać swoimi opiniami szczerymi. Jeżeli ktoś na was najedzie, słuchajcie, ile my mamy komentarzy typu, że my jesteśmy za głupie na tę książkę i dlatego nam się nie podobała. Ja miałam taki komentarz przy książce, jakimś klasyku właśnie, że ja go nie rozumiem. Nie, ja go zrozumiałam, po prostu mi się nie podobał. A, to chyba były, słuchajcie, Portret Doriana Graya, który no średnio mi się podobał. Zobaczcie, gdzie ona włazi. Phoebe, gdzie ty weszłaś? Cwaniara taka już, słuchajcie, że szok. Gdzie ty weszłaś? Ej, dziewczyno. Jedziesz dzisiaj do babci, tak? Do babci jedziesz i będziesz miała tam taki duży, duży dom i będziesz po całym domu sobie śmigała. No i pewnie jakaś szyneczka wleci, ale nie można jako tu szyneczki. No, jesteś taka piękna. Dobra, wracając do tematu. Miałam takie komentarze, tak? Bo mi się Portret Doriana Graya nie spodobał. I... Myszy i ludzie spadli. Przykład Myszy i ludzie. Dziękuję Fibi za przykład. Mi się Myszy i ludzie podobały. Dostałam mnóstwo komentarzy, że komuś się Myszy i ludzie nie podobały, bo uważają, że porusza zły temat wyśmiewania osób niepełnosprawnych. Ja tę książkę odebrałam całkowicie inaczej. Więc dyskutujmy, mówmy szczerą swoją opinię, jeżeli nawet wam się coś nie podobało, to nie jest zbrodnia, że wam się coś nie podoba. Albo to nie jest zbrodnia napisać, słuchajcie, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem tej książki. I wtedy, słuchajcie, po to mamy tę społeczność, po to mamy tę społeczność, żeby ze sobą dyskutować, żeby sobie tłumaczyć niektóre rzeczy. Dlatego też właśnie stwierdziłam, że ta seria jest bardzo ważna dla mnie, jak i dla was, żebyśmy po prostu o takich problemach waszych rozmawiali. Waszych i moich, tak? Bo zobaczcie, ile rzeczy mi się przytrafia i wy nawet czasami nie wiecie o tym, że mi się takie rzeczy przytrafiają. Czy ktoś z was wie, że zostałam zjechana o to, że mi się nie podobał Portret Doriana Graya? Bardzo proszę o odpowiedź. Pewnie nie. Pewnie nie, bo ja o tym po prostu nie mówiłam. No po co? No, była dyskusja, był ten temat, że jestem głupia, bo nie rozumiem Portretu Doriana Graya, że nie powinnam się brać za takie książki. No trudno, no Boże. Idziemy dalej. Wiecie, ile dostajemy takich komentarzy? Multum. Ale nie możemy się nimi przejmować, bo wtedy to, co robimy, kompletnie traci sens. Ale jestem coach. Jezu, może nazwijmy to coach po prostu Karola. Coach Karateusz. Ale nie, serio. Ja się śmieję, bo temat jest bardzo poważny, bardzo godny poruszenia i omówienia tego. Dlatego
piszcie w komentarzach, co o tym uważacie i absolutnie się tym nie przejmujcie. I czytajcie, co chcecie. Jeżeli Wam się coś nie podoba, to to powiedzcie. I słuchajcie na sam koniec taki troszkę lżejszy temat, jak znajdujecie tyle czasu na czytanie, a przede wszystkim motywację do wzięcia książki. Motywujemy się, ja nie chcę tu za nikogo, nie będę mówiła za nikogo, ja. Ja motywuję się Wami. Najzwyczajniej w świecie motywacją do działania jesteście Wy. Żeby nagrać film, muszę mieć przeczytane książki. Jeżeli nie pojawi się film, to Wy jesteście smutni i piszecie mi, oj, czemu nie ma filmu? Ostatnio miałam taką sytuację, że chyba miałam jakoś taki tydzień przerwy i ktoś mi napisał, że kiedy jest odcinek, bo już, no po prostu już chcę odcinek. Więc ja co zrobiłam? Poszłam sobie do... Będzie... spoiler. W poniedziałek będzie odcinek Jeden dzień z życia booktubera i tam postaram się odpowiedzieć na pytania związane ze współpracą, jak to wygląda, jak wygląda planowanie filmów i tak dalej, i tak dalej. Jak wyglądają sesje. Więc tu wszystko wtedy Wam opowiem, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę BookTube'a. Połączymy to sobie z takim tym tagiem BookTube od kulis. Kiedyś on był bardzo popularny i to mnie natchnęło, żeby zrobić coś takiego właśnie dla Was, bo mnóstwo też pytań było odnośnie tego, jak wyglądają współprace, czym nagrywasz, bla, 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 bla. Więc to będzie wtedy. Ale wracając, więc dla mnie motywacją jesteście Wy. Najzwyczajniej w świecie i mówię Wam to z ręką na sercu, że motywujecie mnie Wy. Nie ukrywam, motywują mnie też liczby, które dzięki Bogu rosną. Nie dzięki Bogu, tylko dzięki mnie, bo ja wkładam to w kupę pracy, żeby to rosło i żeby to, wiecie, było. I na przykład widzę, że kolejna stówka ludzi przyszła, że te moje zasięgi nie spadają i wtedy mam takie, o kurde, czyli naprawdę mnie oglądacie, naprawdę chcecie mnie słuchać i naprawdę czytacie książki z mojego polecenia, bo też to, że mnie oznaczycie bądź do mnie napiszecie na Instagramie, a ja Wam nie odpiszę, nie znaczy, że ja tego nie widzę. Po prostu czasami, wiecie, ja też jestem tylko człowiekiem, nie mam nastroju na odpisywanie, po pierwsze. Po drugie, na przykład jest tyle wiadomości, że po prostu mi się gdzieś tam zlewają. Po trzecie, jak jest jakiś maraton, Wy mnie oznaczacie, ja to wszystko widzę i mnie to strasznie cieszy. Pamiętajcie o tym. Bo mam wrażenie, że trochę o tym zapominacie, że no my to widzimy, ale no też jesteśmy ludźmi, no czasami nie chcemy po prostu, wiecie, no nie mamy nastroju, coś się wydarzyło w naszym życiu prywatnie, boli nas coś czy cokolwiek, więc tak to wygląda, ale dla mnie motywacją jesteście Wy. Druga sprawa, skąd znajdujemy czas na czytanie? Wszędzie. Ja staram się znajdować ten czas wszędzie. Pół godziny jadę tramwajem w jedną i w drugą stronę do pracy. To jest godzina dziennie. Co robię? Albo słucham audio na słuchawkach, albo po prostu czytam książkę fizycznie. To jest już godzina. To już macie, słuchajcie, godzinę, gdzie w tym tramwaju i tak siedzicie. I tak nic się nie dzieje wokół Was, tylko po prostu jedziecie bezpośrednio do pracy. Druga sprawa. Wieczory. Ja uwielbiam czytać wieczorami. Kiedy mam wszystko posprzątane, kiedy mam wszystko ogarnięte, wtedy rzeczywiście siadam, czytam. Trzecia sprawa, audiobooki. Audiobooki. Chciałabym nagrać też oddzielny odcinek o audiobookach, żeby sobie przejść przez te aplikacje, żeby Wam pokazać co, jak, gdzie, z czym. Jaka aplikacja czym się charakteryzuje, bo powiem Wam szczerze, że rzeczywiście te aplikacje się różnią i to dużo się różnią. Ja oprócz BookBeata to wykorzystałam chyba wszystkie te aplikacje. A BookBeat jakoś tak nie za bardzo. Więc audiobooki to jest też sprzątacie, cokolwiek robicie, nawet idziecie do sklepu, słuchawki na uszy i słuchacie. I to mi bardzo też pomaga. Trzecia sprawa, wanna. Jeżeli macie wannę w domu, zróbcie sobie czytanie wannowe, że tak powiem. Nie dość, że się odprężacie. Druga sprawa, jesteście w wannie. Jeżeli nie macie telefonu wodoodpornego, to go nie weźmiecie nad wannę, bo nawet Wam zaparuje i już jest do wyrzutu. A książka Wam nie zaparuje. Oczywiście te strony mogą tam Wam się trochę wyginać, ale ja też uważam, że fajnie jak książka ma jakieś tam ślady czytania. Widać, że była tak ukochana i że ktoś poświęcił jej po prostu czas. Nawet jeżeli jest troszkę przybrudzona, czy jeżeli właśnie jest jakaś taka troszeczkę z mankamentami, to dla mnie taka książka nawet więcej jest warta niż nowa książka.
jak jeszcze znajduję czas, słuchajcie, na czytanie? No, też nie zapomnijcie, że czytanie jest, że tak powiem, trochę moją pracą. BookTube pozwolił mi aktualnie troszeczkę, no zarabiam z BookTube'a już, na szczęście, po 5 latach, słuchajcie, prowadzenia kanału. Od zeszłego roku udaje mi się rzeczywiście jakieś pieniądze uzbierać, co i tak odkładam i ciułam, żeby kupić nowy aparat, nowy komputer. To wszystko, wiecie, to wszystko kosztuje. Oglądajcie reklamy zawsze. ale mi to sprawia przyjemność i też czytanie, no muszę się wywiązać ze współpracy, tak? Mam terminy na umowie, podpisuję się swoim nazwiskiem, podpisuję się z nazwą swojego kanału. I to też jest tak, słuchajcie, że jeżeli prowadzicie kanał, zgłaszają się do Was wydawnictwa, czy Wy się zgłaszacie do wydawnictw, jeżeli to jest pierwsza współpraca, no to wtedy macie, wiecie, coś takiego, że zobaczymy. Ja tak sobie myślę, że wydawnictwa mają tak w głowie, zobaczymy, na ile jest profesjonalny. Wiecie, o co chodzi? Bo tutaj, no o współpracach to też później sobie porozmawiamy. Ja też już mam tą drugą perspektywę wydawnictwa, jak to wygląda. Natomiast, no muszę przeczytać w danym terminie książkę, żeby się wywiązać z umowy i żeby pokazać wydawnictwa, hej, warto ze mną współpracować dalej, tak? Więc w ten sposób to wygląda, więc no motywacja, wy, liczby, hajs. No i też, że to jest no taka moja pasja, ja mam ogromną frajdę z wymyślania Wam różnych rzeczy. Ostatnio właśnie dużo dostaję komentarzy takich, że jestem najbardziej kreatywną osobą w ogóle na BookTubie, co bardzo mnie cieszy, bo ja się bardzo staram, żeby tak było, żeby dawać Wam nowe treści. Więc całe to moje życie jest usłane książkami. Jeżeli Wy nie macie ochoty na czytanie, po prostu nie czytajcie, absolutnie się nie zmuszajcie do książek. Jeżeli Wam się książka nie podoba, absolutnie jej nie czytajcie, zróbcie DNF-a. Ja nauczyłam się robić DNF-y, bo jeżeli książka mi się nie podoba, to po prostu szkoda mojego życia jest na dokończenie historii, która jest po prostu zła. Bo wtedy robią się zastoje czytelnicze, no i później się ma wyrzuty sumienia, bo oczywiście każdy czyta, a ja nie. Uspokójmy się. Musimy, słuchajcie, w czytaniu myśleć o sobie. Myślcie o sobie w czytaniu i wtedy nie zginiemy i ja, jak i Wy. Po prostu muszę robić to z pasją, bo jak będę robiła to z pasją, to nigdy się nie wypalę. Są dni gorsze, są dni lepsze, natomiast Wy jesteście dla mnie ogromną motywacją i na tym skończę, słuchajcie. Odcinek bardzo długi, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś oglądał do końca, to lowki, kiski, foreverki. Naprawdę. Tak jak mówię, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Ja sprawię, żeby ta strefa, chociaż pod tymi filmami, bo uważam, że te filmy chyba będą najważniejsze na moim kanale, będę się starała, żeby to był dla Was bezpieczny kąt, gdzie będziecie mogli wyrażać swoje zdanie, gdzie będziecie mogli dyskutować, ale absolutnie nikt nie będzie miał prawa Wam czegoś wytknąć, obrazić Was, bo ja będę te komentarze skrupulatnie czytała i po prostu usuwała. Jeżeli bym czegoś nie zobaczyła, a Wy byście widzieli, bardzo proszę napiszcie mi, bo ja też nie wszystkie komentarze widzę, czasami mi gdzieś tam w powiadomieniach ucieknie i po prostu, no wiecie, no ja też jestem tylko człowiekiem, więc jeżeli coś będziecie widzieli, od razu do mnie piszcie, że słuchaj Karola, jest taka i taka sprawa, tutaj ktoś coś takiego napisał, ja od razu idę i usuwam ten komentarz. Nie będziecie tutaj linczowani i nie będzie nikt Was oceniał, absolutnie. Także, napiszcie mi koniecznie, czy taki film Wam się spodobał, czy wyjaśniłam parę spraw. Jeżeli Was coś nurtuje i nie macie z tym problemu, żeby podzielić się w komentarzach, to piszcie w komentarzach. Jeżeli czujecie problem i chcielibyście, żeby to zostało tylko między nami i nie chcielibyście się ujawniać z danym tematem, to piszcie do mnie prywatnie na Instagramie. No i co? Wymyślamy nazwę, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Dopijam kawę, idę montować i wstawiać. I pamiętajcie, że jutro kolejny odcinek majówki. Pa, trzymajcie się cieplutko.